Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, tu Piotr Kalinowski z firmy Chmurowisko. Chciałem Ci w tym krótkim demo pokazać bardzo ciekawą usługę, która jest oferowana przez chmurę Microsoft Azure i nazywa się Custom Vision. Jest to usługa kognitywna, czyli usługa z dziedziny AI, czyli sztucznej inteligencji, dzięki której możemy dokonać klasyfikacji obrazów na podstawie własnego źródła danych. Innymi słowy, dostarczamy do tej usługi zbiory obrazów. Przykładowo mamy jakąś linię produkcyjną i każdemu wyprodukowanemu przedmiotowi robimy zdjęcie. Robi to jakiś automat, automatycznie robi zdjęcia każdemu elementowi z tej linii produkcyjnej. I wiemy też, że niektóre elementy są działające w porządku, a niektóre są wadliwe. Tą wadę konstrukcyjną widać gdzieś tam na tym zdjęciu. Chcemy automatycznie rozpoznawać, czy ten element staśmy jest działający, czy też może jest uszkodzony. I taka usługa świetnie się właśnie do tego sprawdzi. Ja przyznam uczciwie, że nie mam zdjęć z żadnej taśmy produkcyjnej, dlatego uznałem, że zrobimy inny przykład. Mianowicie będziemy rozpoznawać, czy na danym zdjęciu jest superbohater Batman, czy może jest Superman. Mam w tym celu przygotowane dwa katalogi zdjęć. Jedne zdjęcia z Batmanem. Takie widzisz tutaj dużo Batmana. To są zdjęcia z Google'a. I analogicznie mam zdjęcia Supermana. Też zdjęcia znalezione po prostu w grafice Google i pobrane. Do tego mam też dwa zdjęcia testowe, na których będę testował rozwiązanie. Co ważne, tych zdjęć nie ma w tych katalogach. Te katalogi będą służyć do trenowania naszego modelu, a te dwa zdjęcia będą służyć do testowania, żeby pokazać Ci, jak to wygląda. Ja już mam stworzoną usługę Custom Vision w chmurze Microsoft Azure. Mam tutaj do niej klucz i endpoint do API. Natomiast, żeby nie musieć pisać własnego kodu, Azure udostępnia taką stronę customvision.ai, na której można tą usługę sobie przetestować i zobaczyć, jak działa. I ja też Ci w tej chwili chcę pokazać, jak to wygląda. Słuchaj, pierwsza sprawa to otworzymy sobie nowy projekt. Nazywamy go na przykład Batman versus Superman. Możemy dać jakiś opis. Wskazujemy na nasz zasób w chmurze Microsoft Azure. Ta strona łączy się z naszą subskrypcją i wskazujemy ten zasób, który już wcześniej stworzyłem. Wybieram typ projektu. Ja chcę robić klasyfikację, czyli właśnie rozróżniać, czy na zdjęciu jest Batman, czy Superman. Klasyfikacja multiklasowa, czyli każdemu zdjęciu przypisuję jeden tag, czyli czy jest to Batman, czy to Superman. I domena taka ogólna, możemy też tutaj coś bardziej wyspecyfikować, czy to jest to jedzenie, czy może krajobraz i tak dalej. Tworzę taki projekt. I w tym momencie pierwszym muszę zrobić to wytrenować mój model. W tym celu muszę zaplodować zdjęcia, które ściągnąłem. Więc wybieram wszystkie zdjęcia Batmana w tym momencie. Wrzucam je tutaj do usługi i wszystkie zdjęcia otakowuję tagiem Batman. Jak widzisz, są też te zdjęcia, które są nieprawidłowe. Jest to taki zwany szum w danych. Natomiast póki co zobaczymy, jak sobie ta usługa z tym szumem poradzi. Nie będę tego szumu usuwał, choć docelowo pewnie trzeba by te zdjęcia przeczyścić, żeby nie było tam żadnych śmieci. I już udało się. Widzimy, że mam 165 zdjęć wrzuconych właśnie z wizerunkiem Batmana. Ok, to był pierwszy krok. Drugi krok robimy analogiczny, tylko w tym przypadku wybieramy Supermana i te wszystkie zdjęcia z Supermanem, które ściągnąłem, tagujemy jako Superman. Ich jest 216, troszkę więcej, ale to nie powinno być problemem w tym przypadku. I też tutaj wrzucamy. Oczywiście w takim środowisku produkcyjnym, prawdziwym, im więcej zdjęć, tym lepiej. Tak, im więcej zdjęć, tym nasz model może się lepiej nauczyć, potem jego dokładność będzie większa, skuteczniejsza. Trudno mi tutaj powiedzieć, ile tych zdjęć powinno być, żeby model dobrze działał. To zależy od tego, co klasyfikujemy. Natomiast około 1000 zdjęć na jedną kategorię jest potrzebnych, żeby wytrenować taki dobry model. Tutaj nam wystarczy tych zdjęć dużo mniej. Po pierwsze dlatego, żeby było szybciej, bo to demo, a po drugie też dlatego, że to jest prosty problem i ta ilość zdjęć powinna w zupełności wystarczyć. Potrzebne jakieś duplikaty, ale to się tym nie przejmujemy. Mamy zdjęcia wrzucone Batmana i Supermana i teraz to, co robimy, to trenujemy nasz model,
tym tutaj zielonym guzikiem. Można zrobić szybko albo w sposób bardziej zaawansowany. My na razie chcemy zrobić to szybko, żeby pokazać Ci, jak to działa. I już. Mam tutaj wyniki. Tutaj nie chcę się skupiać na tych statystykach, co one dokładnie oznaczają, natomiast możesz tutaj sobie przeczytać, co ta każda z tych liczb oznacza, natomiast tak w skrócie, im bliżej 100%, tym zazwyczaj jest lepiej. W tym momencie już możemy wykonać taki quick test, czyli przetestować, jak ten nasz model działa. Możemy albo na podstawie zdjęcia z Urla, albo jakiegoś zdjęcia lokalnego. Ja tutaj użyję tych dwóch zdjęć, które miałem do testów. Pierwsze zdjęcie to ładuje, nawet nie wiem co to jest Superman. I nawet model też uznał, że z prawdopodobieństwem 100%, czyli z pełną pewnością, jest na zdjęciu właśnie Superman. Spróbujmy teraz drugie zdjęcie z Batmanem. Może nie jest takie oczywiste, bo jest to Batman z kostków Lego, ale jak widać też w 100% model uznał, że jest to Batman. Podsumowując, w tym krótkim demo pokazałem Ci, jak działa usługa Custom Vision służąca do klasyfikacji zdjęć. Takiej usługi możesz użyć, jeżeli w Twojej firmie, w Twoim problemie masz te zdjęcia, bo one są niezbędne do tego, żeby model wytrenować. Tej usługi możesz również użyć za darmo. W pewnym ograniczonym zakresie jest ona zupełnie bezpłatnie dostępna. Chciałem Ci w tym demo też pokazać, jakie są możliwości chmury. Jak dosłownie kilka minut wytrenować model, no, który zachowuje się i patrzy na zdjęcia niemalże tak jak człowiek. Potrafi rozpoznawać, czy na zdjęciu jest Batman, czy Superman. I oczywiście ten problem jest bardzo prosty. W problemach bardziej produkcyjnych chociażby klas mamy więcej, nie dwie, a kilka albo kilkanaście. W tym momencie już model trochę ma więcej trudności ze zgadnięciem, do jakiej klasy należy dane zdjęcie. Ponadto sama klasyfikacja nie jest taka oczywista. Obrazy dwóch różnych klas są na pierwszy rzut oka do siebie podobne i modelowi wtedy też jest trudniej je rozróżnić. Mam też dużo szumów, niepewności, zdjęcia są zanieczyszczone. To wszystko sprawia, że produkcyjne działanie jest dużo trudniejsze, natomiast jak najbardziej jest możliwe. Niemniej jednak, jeżeli chciałbyś zacząć, to usługa Custom Vision jest dobrym miejscem do tego. Nie potrzebujesz żadnej zaawansowanej wiedzy z zakresu AI czy Data Science, żeby taki model wytrenować i zacząć pierwsze eksperymenty ze swoimi zdjęciami. Dzięki, to wszystko w tym demo. Powodzenia!